Witam Was w kolejnym odcinku z serii świątecznej. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bałwanki z doniczki. No to zaczynamy. Potrzebujemy: biała doniczka, marker, pompony, drucik, kawałek filcu na nos, guziczek, dwie kolorowe wstążki, nożyczki i gorący klej, albo może być to dwustronna taśma. Zaczynamy! Bierzemy białą doniczkę i ja zaczynam od cienkiej, takiej żółtej wstążki, takie kropeczki. A możecie wybrać jaką chcecie. I przyklejam. Następnie bierzemy drucik i wbijamy pompony. I przyklejamy. Teraz biorę drugą wstążkę i będę robiła pas. Przyklejamy. A teraz robimy buzię. Tak wyglądają skończone bałwanki. Do tego jednego, jak zauważyliście, użyłam piłeczki styropianowej. A te dwa zrobione są tylko z doniczki. I wykorzystałam do tego skarpetki oraz kawałek materiału. To, jak wykonacie swoje bałwanki, zależy tylko od Was. To wszystko na dziś. Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.